Witajcie, a oto przed Wami gra Wildstar, czyli MMO, które jeszcze nie wyszło. My mamy dostęp do wersji beta. Burżuje. Ze mną, tak. Burżuje właśnie ze mną, jak słyszycie, są Bzyk oraz Niedźwiedź. Dzień dobry. I tutaj właśnie rozprawiamy na tym, którą stronę powinniśmy wybrać. Dokładnie, bo tutaj, jak, nie wiem, jak na lewach pokazuje, mamy do wyboru dwie frakcje, jak w wielu innych MMORPG, czy to nic nowego. Są to The Exiles i Dominion. I myk polega na tym, że ja nie wiem, która z frakcji jest frakcją lewacką. No bo z jednej strony mamy rebeliantów, kupców, najemników i tak dalej, uchodźców, którzy przybyli tutaj, żeby założyć nowy dom, a z drugiej strony mamy potężne Dominium, które brzmi dumnie, które chce po prostu podbić planetę. No i teraz, którzy to są lewacy? Czy Dominium, czy uchodźcy? Ja mam wrażenie, że to jednak Dominium jest bardziej lewackie. Ale z drugiej strony zauważ, że nad tym Exiles, nie? To są takie pedalskie trochę rasy, na przykład Aurin. No i mi się właśnie podoba i bym chciał grać żeńską formą. No i właśnie tutaj mi to mnie pachnie lewactwem, że takie gejostwo, takie coś tu mi nie gra. Spójrz na przykład na odpowiednika tej rasy w Dominionie, tam masz Drakena. Tak. Brzydkie. No właśnie, ja tym Drakenem bym zagrał. Zauważ, jest... ten, Hua w Dominium wyznaje chyba gender. To jest jedna płeć. Słuchaj. A co? Ja proponuję grać w Dominium, bo ty lewaku już grałeś w Exiles, więc będziesz do przodu, a tak to będziemy ten. Wszyscy na równi. No to ja biorę Drakena na przykład. Pytanie tylko, czy każdy z nas zaczyna w innym miejscu, czy to dla frakcji jest to samo miejsce? Czy może każda frakcja, czy każda rasa zaczyna w innym? Dobrze, ja wziąłem Cassiana i pogram sobie Esperem, to przepraszam. To ja wezmę klasę... Spellslinger brzmi ciekawie, cokolwiek to jest. Ciekawe to są te w ogóle, jak to się nazywa? Klasy postaci? Klasy postaci, no takie... No, nie powiem, że nie typowe, no dlatego. I jeszcze ta droga mnie jest. Co są te ścieżki? Ścieżki czekaj, już ci mówię. Ścieżki sprawiają jaką formę będziesz chyba miał. Nie wiem, prawdopodobnie może to być kwestia questów, jakie później będziesz dostawał od NPC-ów. Czyli ja sobie zadań. Może wezmę naukowca. Ja wziąłem odkrywcę. To ja wezmę naukowca, bo brzmi to ciekawie. I co, a tutaj mogę jakoś mogę mu jakoś to skustomizować wygląd? Tak, customizujesz, tak, wciskasz i masz bardzo duże opcje właśnie tej customizacji, czego w wielu MMO nie ma, zaznaczmy. Czyli powiem ci, że w tych nowych MMO, to jest takie brzydara, mogę zrobić, w tych nowych MMO już zazwyczaj to jest standard, że można sobie tak customizować. Nawet w ogóle najbardziej rozbudowane, jakie widziałem takie customizacje, nie? To jest w The Elder Scrolls Online. Tam masz takie suwaki, no jak w wszystkich tych The Elder Scrollsach. Tam możesz wszystko, od nosa po czoło tam wszystko modyfikować. Tak, tylko dobre. Zauważ, że to jednak bazuje na tym silniku, który powstał na potrzeby właśnie Skyrima, czy innego innej gry. W ogóle warto dodać, że to jest bodajże, że ta gra, ta Wildstar jest bodajże grą od twórców Aiona, tak mi się wydaje, bo to jest chyba NCSoft. Znaczy NCSoft to jest bodajże wydawca, ale nie chcę się tutaj wspierać, nie mam pewności. Oni głównie wydają MMORPG, że oni wydają Aiona, tak? Tak, oni wydają Guild Warsa bodajże. Guild Wars? No, zaraz ci powiem, tylko uzupełnię moje informacje. Zupełnie moje informacje, bo zwykle jak to brzmi. Ja tutaj się zająłem tworzeniem postaci. Tak, to jest wydawca MMO. On trzeba będzie dać odnośnik. Tak, wydali odnośnik, nie? Lineage 2, Guild Wars 2 i właśnie Wildstar, w co w tym momencie gramy. No, trzeba będzie dać odnośnik, że przewin do końca tworzenia postaci. Tak. No i jeszcze Blade & Soul. Nie no, przecież tutaj sobie gadamy, więc... O Boże. Okej. Wow, to wygląda jak prawie jak Shih Tzu. Co? Nic. Proszę mnie tutaj nie mówić o takich rzeczach. Okej, okay. Scientist, Spellslinger, brzmi fajnie, create. Dobrze, ja już mam gotową postać. Poczekam na Mam nadzieję, że mi nie skraszuje gry, bo ta gra wymaga 8 GB RAM według gry online.
powiem ci tak, ja posiadam 4 GB i na razie nie odczuwam żadnych spadków płynności. Chociaż to jest tylko menu tworzenia postaci. Wiesz, to jest dopiero beta, myślę, Did you know that you earn rest XP faster when you log out in our house? In your house, sorry. Aha. Myślę, że do momentu premiery zostanie to poprawione i nie będzie jednak wymagać to tyle właśnie pamięci RAM, pamięci operacyjnej. Wy też widzicie te intro? Jeszcze nie. I już od razu będzie intro. Klikam create. Kurde, ja pamiętam kiedyś widziałem zwiastun tego MMO. Muszę przyznać, że no, zwiastun był fajny, ale później pokazali takie pierwsze fragmenty z rozgrywki i ja twierdziłem, że to będzie straszne drewno, czy takie no, MMO jak MMO, nie? A teraz jak tak na to patrzę, to może być całkiem niezłe. No właśnie oglądam intro. Znaczy wiesz, to jest też trochę dlatego, że ta gra będzie posiadać niestety abonament. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Osobiście preferuję jednak model buy to play, czyli kupujesz raz i grasz ile chcesz, bo jednak... W sumie no, jeżeli ten, bo ja już widziałem fragmenty tej gry u innych, tam youtuberów, i jeżeli by właśnie zrobili tak albo free to play, albo właśnie buy to play, To bym mógł to mówić. No przecież zobacz sobie na sukces sprzedaży Guild Wars 2. Tam jest zastosowany model buy to play. Pomimo tego, że płacisz dość dużą cenę, to jest to kwota jednorazowa. I nie masz tego problemu pay to win. Twórcy dostają. Poczekaj na nas. A to intro chyba pokazuje tutaj to, jak powstaje nasza postać. Skąd się bierze. Wy też wyjeżdżacie z jakiejś mistycznej kapsuły. Wszyscy zaczynamy w tym samym miejscu, z tego co widzę. Tak, tylko że czy wygląda wszystko tak samo? Czyli to są różne po prostu lokacje dla poszczególnych tych. Ej, w ogóle mapa jaka jest? Grafika jak na MMO widzę prezentuje się całkiem ładnie, choć brakuje tutaj szczegółów, ale myślę, że to jest też kwestia moich ustawień, które nie były zmieniane. Bo z tego co widzę, to są 4 kontynenty, tak swoją drogą. Okej. Jak się kliknie mapę, to są 4 kontynenty, okej. Okay. O nie, Co? Nic. Jak ty się nazywasz w ogóle? Jak wy się tam nazywacie? Ja zawsze i wszędzie i w ogóle. Bardzo, tak. Ja jestem po prostu Luther. Bardzo oryginalnie. Ale podoba mi się otoczka, ogólnie grafika w tej grze mi się podoba strasznie. No mówię, jak na MMO jest ładnie. Przy czym ja mam na najniższy, bo 8 giga RAM wymaga. Wiesz, pamięć akurat operacyjna bardziej tutaj będzie wpływać na to, ile postaci maksymalnie będziesz w stanie wyświetlić jednocześnie, przy ilu będziesz miał lagi. Oczywiście łącze internetowe też na to wpływa, jednak pamięć RAM też tutaj będzie mieć na to wpływ. Ty coś wiesz o tym, nie? O łączu internetowym. Tak. U mnie jako, że ja was nie widziałem, to ja podejrzewam, że my jesteśmy na różnych tych dystryktach, tak zwanych. Wow, jeszcze nigdy nie widziałem lepszego wskaźnika, który pokazuje, gdzie trzeba iść w zadaniu. Emperor Myrakelus, też go widzicie? Nie. Nie wiem, ja na razie mam jakąś scenkę. Chociaż nic się nie jestem w lokacji Cryo Recovery. Myślę, że to... Tylko teraz... Właśnie, bo to jest możliwe, że to jest taka lokacja, która jest dla każdego gracza tutaj oddzielna tak jakby. Coś jak instancje w MMO. Dopiero jak z niej wyjdziemy, to dopiero się zobaczymy, bo ja na przykład nie widzę jeszcze żadnego... Ja widzę kilku graczy, ale to... Ja też, ale kilku, zauważ, to jest kilku. Ciekawe. Teraz to muszę przesłuchać obywateli. No ja muszę gdzieś biegać. Też masz jakieś zadanie z obywatelami? Podejrzanymi? Znaczy nie, teraz już do tego Emperora biegam. O, tylko kamera trochę się rozjeżdża. O, jak piękny, ej, fajnie jest ten. Tracking questów, pokazują mi, gdzie mam iść. No właśnie, też o tym mówiłem. No. Bardzo efektownie to jest zrobione i przydatne. Dobra, teraz się będę gdzieś teleportował. Aha, jakaś scenka. Okej. O, ale dostał. Oj, po gościu. We have just completed a great journey across the stars, and planet Nexus now lies before us. The fulfillment of our ancient destiny is at hand. Although the Dominion is emerging from a time of darkness, I swear to you by the Elden Blood. Ale widzę, że nie są wszystkie dialogi nagrane, niestety.
Tak swoją drogą. W sensie? No, po prostu są chmurki z tym, co mówią i tyle, nie? No tak. Wiesz, gdyby to, to myślę, że abonament byłby jeszcze wyższy niż obecnie. Też muszę dać jeden terora. No, ogólnie nie jestem zwolennikiem abonamentu, no bo... No, no dobra. Miesięczna opłata. No, no. Ciężko to ciężko. Często to uaktualniają, ale no tu, żeby za to płacić, no kupiłem raz grę, to po co jeszcze mam abonament płacić? No takie trochę... No nie na miejscu. No jestem... Znaczy zgadzam się z tobą. Nie narzekać. Co ja mam przyszedłem do jakiegoś... Powiedzcie mi, czy kto, jakiś Joda tutaj jest. Śledzi tutaj fabułę? No nie zbyt. Obudzili nas. Ona tu w ogóle jakaś występuje? Bo o cóż, nie oszukujmy się, w MMO ciężko taką nie wiem, znaleźć. Jakiś mistrz Joda tu jest. Ogólnie no, odkryto pan ten Nexus, no i kazali nam, no i oni tutaj ją podbijają. Jedna grupa podbija, a druga chce ją po prostu zasiedlić i tyle. Wow. Łatwy. Znaczy tak dobrze, że jest to jakoś skrótowo wyjaśniane, nie tak jak kiedyś grałem w takie MMO, że były trzy strony chyba dialogów. Wiadomo, że nikomu się chyba nie chciało tego czytać. No nie powiem, trochę mi się interfejs to nie podoba, taki... Mało przejrzysty dla mnie jest ten interfejs, tak za dużo tych, tych wszystkich chmurek, tego za dużo skakuje. No to prawda, ciężko się z początku tym ogarnąć. Co ty chcesz, człowieczku śmieszny? Dobra, teraz... Już mamy broń. Dobrze, ale przyjrzyjmy się dokładnie temu interfejsowi. Po lewej jest czat, gdzie można przełączyć sobie na zakładkę z tym, co się dzieje w walce. Aktualnie tego nie zobaczymy. Niżej mamy poziom doświadczenia i nick oraz level. Na środku widać jakieś punkty PSI. Jeszcze może się później przekonamy, do czego one służą. Niżej jest z tym Mondo Zaxem, bo mi każą. Może chociaż ciebie zobaczę, nie wiem. Mondo Zaxem. Obok mamy. Czy mi się wydaje, że my jesteśmy na różnych tych dystryktach, tutaj pewnie się jakoś zmienia. Instancja to się nazywa. Tak, śmieszny ten Mondo Zax. No mówię, mistrz Joda. Aha, dobra. Emperor Miracle. Aha, tu muszę się wrócić. Potem mamy Dasha, czyli umiejętność, która przesuwa nas szybko kilka metrów. Potem jest pasek skill i niżej coś pewnie na przedmioty. A, tu. Po prawej pewnie znajdzie się minimapka, to jakaś ikonka. Ale tam zwykło mówisz do siebie. Ja tu wyjaśniam interfejs. Tak, tak, Pawle, tak, tak. Tak, Pawełku. Objaśnij. Jest strasznie fajnie się tu walczy, naprawdę. To naprawdę nie jest drewno. Jeszcze... Ty tam jeszcze do tego mistrza Jody wykonujesz zadanie? No tak. Ty? Nie, to chciałem zrobić. No, chciałem ogarnąć, co tu było. A, tu. Bye. Dobra, teraz ścisnę tego teleportera w końcu. O, dostaję jakieś spodenki. O, dostałem poziom, mam już drugi poziom. Courage? Tak. Coś w deseń odwagi? O właśnie, niekoniecznie dobra, bo nie, bo tutaj trzeba wybrać chyba cnotę czy coś. Aha, ty tak tam jesteś, kumam. No. Cnot. Shield, o. Ale pięknie wygląda, co ja mam ze spodenki. Czekajcie, mogę spodenki sobie wymienić. Plus jeden do finezji. Zatem wybór na cały dzień. Wow, mam nowe spodnie. Weź na godzinę. To mogę wyrzucić. Sobie to mi się nie przyda już. Znowu do Emperora. Co tu się dzieje? Aha. Aha, muszę wybrać ten. Muszę wybrać jakieś błogosławieństwo. Aha, no to wy w sumie jesteście w tym samym miejscu prawie. Ła, ten Emperor ciągle do mnie gada. Spadaj! Emperor!
Bardzo wkurzająca postać. Znowu spadaj. To jest główny szef chyba nasz, tak swoją drogą. A find camera, co ja tu robię? Hmm. Też dostałem spodnie. No, nie obchodzi mnie to. Jestem w jakimś miejscu, gdzie jest historia, muzeum i inne pierdoły. Mam drugi level. Brawo. Au. Chodź tu. Chodź. Chodź. Zdjęcia mnie robią, frajerzy. No, wiem. Ja im porobię. Ale to będzie z czasem. Level up! Jezu, zapierdolę, jak się... Tego nie przegapisz. Level up! Daj tak, żebyś wiedział, że tego awansowałeś. Więc to stuprocentową pewność. Ej, to jest ciekawe, bo nie mam gadu. Co? Ej, ona jest strasznie rozbudowana, jak pierdolę. Wytyfy tu chodzi, w ogóle, what the... Wow, wreszcie mam wyjaśnioną funkcję skoku. O, ja tu sobie muszę trochę pozabijać. Zabij to. Niedźwiedź, od razu ci powiem. W nadchodzącym questie musisz nauczyć się skakać. Spał, co? Wow. Musisz ogarnąć samo skakanie, o to mi chodzi. Kamera tu jest tak wkurzająca. Prawym przyciskiem sobie zmienię, przecież przesuwasz. Ale chodzi o to, że jak na przykład walczę i się cofam do tyłu i wpadnę w coś, to wtedy już nic nie widzę. Można się cofać do przodu? Ohohoho, no nie mogłem się powstrzymać. Zawsze mnie to śmieszy, jak ktoś mógł cofać do tyłu. Unleash the engines of slaughter! Znowu jakieś krzyki. Aha, muszę tu się dostać. Wskoczę tam. Nie, zablokowałem się. Pierdziele. Ach, kamero, nie wkurzaj mnie. Nie zaskoczyłem. Chciałeś, jak ktoś spele są, jak najdostępne spele. Nie. Do tego gra pyta nas po skończeniu questa o opinię. W prostej ankiecie. No. I się ocenia w tych... No to jeszcze beta, nie? To wiesz, muszę pytanie. Sprawdzić. Tak. Je. Muszę coś pozbierać, jestem na jakimś cmentarzysku? Co to ma być? No, jakiś cmentarz. Ła, zostałem w... I to można być podwójne skoki. Co? O, faktycznie, nawet nie zwróciłem uwagi. O, widzę jakiegoś kozła, jakąś owcę, co to jest. Siema, co ty jesteś? Spadek wydajności! To mnie atakuje, czy co? To ucieka? Nieważne. Co? Klatkowanie masz już? O, spadek wydajności! Ginąć! To tak daleko od mikrofonu jestem. Psst. Czy myślałeś, że ja gram to bez nagrywania teraz? No. Wszystko nagrywam, ile się da. Potem myśmy chyba mam mega dużo do tego, do cięcia. No i? Jezu, że ci się będzie chciało. Mi by się nie chciało. Ja bym powiedział, że pierdolę. Walczę i koniec. Wytyfy, te hologramy za mną przybiegły do... Wow. Ej, to jest taka trochę walka jak w tym. Jak to się nazywa? Nie w Guild Warsie, tylko teraz też w sumie była taka gra podobna. No, w The Elder Scrolls. Na przykład jest daleko jej do walki z WoWa, bo walka z WoWa to totalne drewno było. Tutaj trzeba się ruszać, skakać niby, ale nie oszukujmy się, to dalej jest tylko MMO. No tak. Kill them all, co ją tu zabić? Jezus, głupie granoki. Czyli tam grajneki. Nie, granoki. Gra coraz bardziej mi zaczyna klatkować. Bo nie masz 8 giga RAM-u. Wcale. A masz? Mam nawet 2. 16 nawet giga? 2 gigabajty? Tak, w zwykłym, tak, dokładnie. Jezus, co to za maszynerię znalazłem? Boże. Wielkie, czerwone, kręcące się, coś.
Gdzie tu? A, tu, dobra. Chodźcie wy. Kto ty jesteś? Co ty jesteś? Myślę, że ciężko zaczynać tę grę bez wcześniejszej lektury porządnej, co do czego służy. Tak w trakcie gry ciężko się tutaj... No powiem tak, oni zakładają, że jak ktoś w to gra, to już ogarnia mniej więcej, co to jest MMORPG i tak dalej, bo ja właśnie widzę, żeby taki na przykład, nie wiem, babcia usiadła i w to zagrała od razu, nie? No ale to już MMORPG z tego, no, ogólnie mają wysoki próg wejścia w grę. Ale wiesz, ja nie mówię, że to jest źle, tylko że jednak przydałoby się przynajmniej wytłumaczenie, no wiesz, co do czego służy, bo na przykład dostałem tę premię do Finezji, ale tak naprawdę nie wiem, po co ona jest. Czy no na górze masz niby tam wszystko opisane, ale to komuś chce się klikać. No. A poza tym no raczej żaden random nie będzie płacił 15 dolców miesięcznie, więc no jak już ktoś, prawda, ktoś no racji, w to gra, to no, raczej ogarnia. Po pierwszych trailerach tej gry to spodziewałem się właśnie, że to będzie taka dla casuali, no bo spójrz na otoczkę i tak dalej, że taka wiesz, wchodzisz, pograsz sobie, nie? Fajnie. No. Tak mi się to kojarzy trochę z bajkami Pixara, tak swoją drogą. A no? Boże, znowu się zaciąłem, Boże. Nie lubię kamery w tej grze. Nienawidzę. Warbringer. Dlaczego zawsze ci tacy dowódcy w tych wszystkich ten grach nazywają się zawsze Warbringer? Przynosiciel wojny. Albo siewca wojny, tak bardziej po słowiańsku. A ja już cisnę do jakiegoś hologramu. Strasznie długi. Denerwuje mnie to, że czasem oni mnie tak atakują, na to nie wiem skąd, nie? Nie wiem, czy to jest bóg, że oni się tak pokazują nagle, czy to mają takiego skilla, że są no, niewzięli. Raczej to jest efekt takiego dziwnego spawnowania się tych mobków. Ja w fakturze pierwsze ładnie wygląda ta gra. Po drugie, fajnie się tutaj walczy strasznie. No nie, znowu Emperor. Wiesz, wygląda jak wygląda, tylko też wymaga równie dużo i ej, no ci powiem, wymaga to naprawdę dużej optymalizacji. Jeżeli na moim sprzęcie to chodzi, nie? I tak jeszcze no, w miarę da się grać, ja jestem przyzwyczajony do takich mniej więcej takich małych lagów, no bo to tak zawsze takie są w MMORPG-u, to jest dość nieźle, ci powiem. Where do I have a... Tu? Siema, siema, ale chyba nie o ciebie mi chodziło. A nie, tu mam iść, dobra. Wow, wszyscy mi wywiatują i w ogóle salutują i jestem zajebistym bohaterem normalnie. Wow. Co? Emperor się rozebrał, że się tak jarasz? Nie. Jestem teraz wielkim bohaterem normalnie. No i jestem w końcu. Jesteś teraz jakimś tam hardcorem. To nie drzew. Przecież nie, to co jest to lewaki, ty jednorożec. Wchodzę na jakieś drzewo. Przebiegłem koło jednorożca właśnie. Tak mówiłem już wcześniej, moja ścieżka odkrywcy polega aktualnie na wspinaniu się na drzewa. Give your report. Możesz zmieniać na drzewa? Tak. Czuję, czemu mogę? Znaczy ogólnie można, tylko ja mam takie zadania, bo na tym polega moja ścieżka, którą wybrałem. Tam masz po środku takie wielkie drzewo. Na to można wejść. Jej, level up. Dobra. Mam lepszy pistolet. Dobra, umieściłem tu jakiś nadajnik. Nie wiem na co to. Ale nie będę się w to zagłębiał. Też mam level update, up. Dobra. Ciekawy jestem jednego, czy jak spadnę, czy teraz jak zeskoczę z tego drzewa, to czy się zabiję? Sprawdź. Dobrze, uwaga, lecę. Żyję! Komander Turek. 34 HP mi zabrało. Jeszcze żyję. Grubo, grubo. O, muszę znowu tego mistrza jody cisnąć. Wow, także możecie klatki bez spadają. Obaw przynajmniej nie. Ja mogę, nie wiem jak wy, ale skoczyłem z drzewa z tak wielkiej wysokości i jeszcze żyję.
Dobra, panie Yoda, pan powie. Mam nową zbrojkę. Travel to Nexus. Jest. Dobra, ja mam jakąś cutscenkę, a w końcu spadam z tego statka, z statku. No. Lecę. Poszło zaraz wam, bo jestem już w centrum dowodzenia. Ja jeszcze robię jakieś dodatkowe zadanie. W zasadzie most na mostku jestem.